Cześć, witajcie. W kolejnym odcinku naszych wykopalisk spotkamy się ze slajderowym Sony Ericssonem W910i. I bo internet miał i 3G nawet, czyli już taki nowożytniejszy telefonik, prawie że smartfon. Obecnie byśmy go nazwali featurefonem. Był to model zaprezentowany w 2007 roku. I tutaj taka ciekawostka. Jeszcze przed premierą pojawił się w sprzedaży w jednym z łódzkich komisów. Pobiegłem tam go zobaczyć i powiedziałem, chcę to. No i jak chciałem, tak miałem. Przez pewien czas był to mój telefon służbowy, wierzcie lub nie. No ale pamiętajcie, 2007-2008 to wtedy był wypas. Co prawda wtedy już kolorowe ekrany, polifoniczne dzwonki, to już była powszechność. Zaczynał się już powoli mobilny internet w formie, jaką znamy, czyli nie płaciliśmy za czas połączenia z WAP-em, tylko za faktycznie wykorzystane, przesłane, odebrane dane. Już niektóre rzeczy były prawie że takie jak teraz. Już telefon miał przedni aparat fotograficzny, już miał tylny aparat fotograficzny, już oczywiście obsługiwał MP3, nagrywał filmy, także prawie, że już było nowocześnie. Ale wróćmy do tego konkretnego urządzenia. Co mnie w nim urzekło? Moi drodzy, tak naprawdę wygląd, kolor, czerwony, fajny telefon o dość ciekawej linii. Niezmiennie podobało mi się to, że odbieraliśmy rozmowę, a tak ją kończyliśmy. I ten slider, zauważcie, po dziś dzień działa prawidłowo, tu się nic nie dzieje. Fakt, że ta obudowa troszeczkę luzów nabrała, troszeczkę trzeszczy. Wiadomo, wtedy powszechne było obudowy stworzywa. No i tutaj ta klapka troszeczkę się poluzowała. Trochę mechanizm jednak już nie trzyma tej precyzji z czasów nowości, ale ogólnie wygląda to całkiem nieźle. Obudowa się powycierała tutaj, gdzie najczęściej telefon opierał się na powierzchni, ale sam korpus, jak widzicie, w zasadzie można by się uprzeć, że prawie wygląda jak nowy. Ba, powiem więcej, na ekranie jeszcze cały czas mam folię ochronną. Co zwracało uwagę jeszcze w tym telefonie? Z ciekawostek, obsługiwał karty pamięci, bo z własnej pamięci miał niewiele i ona mieściła 40 MB, więc trzeba było, żeby chociażby mieć trochę zdjęć i trochę muzyki w tym telefonie, trzeba było korzystać z karty pamięci, ale to była karta formatu Sony, Memory Stick M2, czyli taki sonowski odpowiednik obecnej microSD. Wiadomo, te karty już w tej chwili wyginęły, są jeszcze może do kupienia, ale mało kto tego używa i faktycznie były bez sensu. Po co inna karta? A sam telefonik był mały, zgrabniutki, no i z tą jego zgrabnością i niewielkimi wymiarami niestety w parze szły bardzo małe przyciski, a przycisków było mnóstwo. Poza klawiaturą numeryczną mieliśmy tutaj 4 klawisze funkcyjne, 2 klawisze słuchawkowe, 4-kierunkowy joystick z 5 klawiszem OK po środku. Do tego na boku przyciski głośności oraz aparatu fotograficznego. Na górze klawisz włącznika oraz włączania Walkmana, czyli odtwarzacza muzycznego. A to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze nad ekranem były 2 dodatkowe przyciski funkcyjne. Także multum przycisków, a wszystkie kurcze malutkie. Jak ja sobie dawałem radę z tymi malutkimi przyciskami? Słuchajcie, jakoś sobie dawałem radę, bo tak naprawdę większość obsługi telefonu sprowadzała się do klikania joystickiem, czy tam nawigatorem, zwijmy to jak zwijmy, i rozsuwania oraz składania obudowy, czyli obsługi połączeń. Zapamiętałem ten telefon jako totalnie bezproblemowy. Nie było punktu, który by mi się w tym telefonie nie podobał i ja nie chciałbym na niego wówczas narzekać. W roli narzędzia komunikacyjnego telefonik ten był świetny. Miał bardzo fajny na tamte czasy wyświetlacz, już naprawdę wyraźny i bardzo kolorowy. Oferował świetną jakość połączeń. Naprawdę to było coś. To było sztosiwo na ówczesny czas. A pamiętam, że taką podstawową rzeczą, która w tym telefonie mnie wkurzała, to była specyficzna blokada klawiatury. Patrzcie. Jesteśmy na ekranie menu, telefon się po złożeniu nie zablokował. Ale kiedy wyjdziemy na ekran ten główny, podstawowy, z animowaną, zwróćcie uwagę, tapetą, elegancko się blokuje. No taki trochę nonsensik tu był i to pamiętam. Ta rzecz mnie strasznie w nim wkurzała, to był chyba jedyny detal, na który tak naprawdę w tym telefonie mogłem narzekać. Z ciekawostek, telefon ten miał shake control. Można było, potrząsając nim, zmieniać na przykład utwory podczas słuchania muzyki. Zresztą widzicie, tapetka się animuje, ekran do tego mógł się rotować, kiedy na przykład oglądaliśmy film. Czyli normalnie już tutaj prawie, że było to jak w smartfonie, a? Do tego ten telefon miał bardzo bogate wyposażenie standardowe. Dostawaliśmy nie tylko ładowarkę. Teraz się śmiejemy, że fajnie by jest ładowarka w komplecie. Wtedy była ładowarka. Był czytnik kart pamięci M2, czyli tych, które tu stosujemy, taki osobny pod USB.
Był oczywiście kabelek USB i były całkiem dobre słuchawki. Niestety te słuchawki gdzieś mi wcięło, ale podłączyliśmy je przez takie oto specyficzne złącze. Nawet ładowarka, patrzcie, miała przelotkę, żeby można było jednocześnie słuchać i ładować. I te słuchawki jak na takie od kompletu, to po pierwsze wyglądały bardzo dobrze, bo były wzorniczo dopasowane do telefonu. Po drugie grały równie dobrze i faktycznie nie na darmo ten telefonik nosił kultowe logo Walkmana. Aparat fotograficzny, no cóż, dwumegowy. Teraz to stosujemy takie do rozmywania tła, a wtedy takimi robiło się zdjęcia. No cóż, zdjęcia były jakie były, jakieś tam były. Wówczas ten aparat już szału nie robił, ale mnie osobiście wystarczał. Przedni to w ogóle miał jakąś tam żenującą rozdziałkę 176x144 piksele, czyli teoretycznie był niby do wideorozmów, no ale wtedy ten internet też taki sobie był, więc w ogóle... Zapomnijmy o tym aparacie z przodu. W zestawie oczywiście też dostawaliśmy jeszcze kartę pamięci, co prawda 1 GB, ale zawsze jakąś. Maksymalnie można było tu wsadzić 4 giga. Także to był ogólnie rzecz biorąc całkiem fajny dopas. A do tego miał całkiem sympatyczny interfejs. Jak widzicie tutaj niestety on jest z brandingiem ówczesnej ery, czyli obecnego T-Mobile'a. Jak widzicie ma tutaj Omnix, czyli taki ichni portal podówczas. Próbowali coś takiego robić. Menu było bardzo proste, intuicyjne. Jak widzicie fajne, duże ikony. W dodatku bardzo czytelne. Sam układ menu też był niegłupi. Także nawigacja po tym telefonie była bardzo prosta i bardzo sprawna. I choć przyznaję, że teraz ciężko by mi było się przestawić z powrotem na taką klawiszkologię wtedy, to naprawdę uważałem, że jest to urządzenie bardzo dobrze pomyślane i naprawdę intuicyjne. Do tego Sony Ericsson W910i miał baterię o pojemności 920 mAh. Malutką, powiecie. No tak, ale w tym telefonie ona potrafiła wystarczyć na dobrze ponad tydzień i to takiej dosyć intensywnej eksploatacji tego urządzenia. Bo ja nie tylko z niego dzwoniłem, ale po prostu używałem go jako właśnie odtwarzacza muzycznego. A o jakości wykonania tego produktu świadczy najlepiej to, że teraz wyciągnąłem go z szuflady po ładnych paru latach zalegania tamże. Przywalony był różnymi rzeczami. Wygrzebałem telefon, wygrzebałem ładowarkę, połączyłem to wszystko razem, wsadziłem jakąś tam randomową kartę SIM i działa. Bawię się tym telefonem już jakiś czas i patrzcie, bateria nawet nie drgnęła. Zobaczymy, ile wytrzyma. Ja sobie go nawet teraz może trochę ponoszę tak dla jaj, bo wszystko sprawuje się, jak widzicie, bez najmniejszego zarzutu. To urządzenie po prostu funkcjonuje tak jak dawniej. I powiem wam szczerze, że nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ile ten telefon kosztował. Nie był najtańszy, ale nie był to też ten z tych najdroższych. Był to poziom, powiedzmy, odpowiadający obecnie takim lepszym średniopółkowym smartfonom. I popatrzcie, urządzenie nie dość, że działa, to na tamte czasy było po prostu kompletnie wyposażone. W tym urządzeniu niczego nie brakowało, a i teraz myślę, że gdyby taki feature phone, chociaż może z trochę lepszym aparatem fotograficznym, pojawił się na rynku, to też jeszcze jakichś zwolenników by znalazł, bo jednak ludzie czasem poszukują fajnych telefonów z klawiszkami, a to właśnie był fajny telefon z klawiszkami. Niczego mu nie brakowało, natomiast nie był smartfonem, nie był prądożerny i był prosty i przyjazny w obsłudze. No cóż, to chyba se Nevrati, tak jak Nevrati se Sony Ericsson. Trochę w takim minorowym nastroju kończymy, ale nie martwcie się. Wkrótce wracam z kolejnymi telefonicznymi i smartfonowymi zabytkami. Stay tuned, do zobaczenia.